Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 50. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 50. spotkanie o niezwykłej mocy. Zaczyna ono bowiem serię 50. ceremonii, gdzie piątka będzie nam towarzyszyć jakby w tle z tą całą energią świata materialnego. Dzisiaj na naszym spotkaniu poznasz aż trzy przesłania od siły wyższej, które będą Ci wskazówką, pomocą w kolejnych dniach i tygodniach na drodze do realizacji wszystkich Twoich marzeń, pragnień, wizji Twojego życia, ale również Twojej misji i Twojego powołania, czyli celów duszy wyższej, by dokładnie tutaj, w tym momencie czegoś doświadczyć i na coś tutaj wpłynąć. Energia 50 i pierwsze przesłanie dotyczy tej równowagi, harmonii pomiędzy tym, co materialne, a tym, co niematerialne. Piątka to wszystko to, czego można dotknąć, spróbować, zasmakować. Wszystko to, co ma jak gdyby gęstszą energię, czyli zaczynając od ciała materialnego, poprzez wszystkie przedmioty, rzeczy, które otaczają Cię w Twoim życiu. Piątka ma również szczególne znaczenie, ponieważ dokładnie w tej energii rządzą prawa Ziemi, prawa świata materii. Na materię można wpływać i można ją zmieniać, kształtować według Twoich wyobrażeń. I ta druga energia, czyli zero, nieograniczona, morze możliwości. Energia wyższa, boska, energia Twojej duszy, to świat niematerialny. I jeżeli chcesz osiągnąć szczęście, spełnienie, radość, ale również taką satysfakcję, że realizujesz się tutaj i teraz, w tej inkarnacji, również realizując cele Twojej duszy, konieczne jest zachowanie harmonii, równowagi pomiędzy tym, co materialne, a tym, co niematerialne. Czyli poprzez Twoją energię wyższą Twojej duszy, która łączy się z energią Twojego ciała, kształtujesz coś w świecie materialnym wokół Ciebie. I kształtując to, formując i doświadczając tego, zbierasz pewną wiedzę, która znów wędruje do Twojej duszy. Ale o tym za chwilę. Kolejnym przesłaniem, o którym będziemy mówić dzisiaj, to świat emocji. Dlaczego emocje mogą pomagać Ci w realizacji Twoich marzeń i pragnień? Albo hamować Cię na drodze do szczęścia, spełnienia i tego wszystkiego, czego pragnie Twoja dusza i czego pragniesz Ty. Emocje jako środek do sterowania ludźmi. Energia, która płynie w konkretnym kierunku. Coś wywołuje emocję negatywną lub emocję pozytywną i ta energia jest ukierunkowana tam, tam lub tam. Co zrobić, aby emocje płynęły na realizację Twoich marzeń i pragnień? Czyli by cała energia, która stoi Ci do dyspozycji, była również wykorzystana na to, czego pragniesz, a nie zasilała coś, co zupełnie nie ma z Tobą nic wspólnego. I trzecim przesłaniem będzie coś, co jest bardzo związane z emocjami, czyli wpływ innych ludzi, ich oczekiwania, jak one wpływają na Twoje życie. Czy zdecydujesz się, by iść drogą Twojego serca, czy też drogą spełniania oczekiwań innych, gdzie inni ludzie Tobą manipulują poprzez pozytywne słowa lub poprzez negatywne, poprzez krytykę lub jakiekolwiek inne energie. I gdy tak idziesz tą drogą manipulacji, oddalasz się od szczęścia, spełnienia, radości i obfitości. Czyli wszystko to, co jest Twoją wizją Twojego życia, rozpływa się, ponieważ Twoja energia płynie w zupełnie innym kierunku. Nasze dzisiejsze 50. spotkanie uważam za jedno z najważniejszych, bo dokładnie dzisiaj te klucze, które otrzymasz, pomogą Ci
w kolejnych etapach, etapach rozwoju Twojej duszy, ale również wpływania na materię i kształtowania tego, czego pragniesz. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, by idealnie przygotować wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie na przyjęcie tych przesłań, tych wskazówek, by można było je idealnie zrozumieć, zapisać, a następnie korzystać z nich, gdy będzie Ci to potrzebne. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie. Jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. A z każdym wydechem wydychasz wszystkie energie, od których pragniesz się uwolnić. Ciężkie, gęste, obce, które przyczepiły się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach, które w jakikolwiek sposób odczuwasz, że hamują i blokują Cię na Twojej drodze szczęścia i spełnienia. Zaczynajmy więc. Głęboko.